Tak więc rozpoczynamy... Mateusz, przepraszam cię, zanim rozpoczniemy tutaj... O, proszę. Przepraszam, czyli wszystkim. Słuchajcie, zanim rozpoczniemy tutaj trzecią konferencję, brakuje tu jednej osoby przy tym stole, więc dajcie mi sekundę i ja zaraz ją przyprowadzę, dobra? I Tarzan nam przejął imprezę na dzień dobry. Jak wchodzić w debiuty, to mocno, tylko gdzie on poszedł teraz? Nie wiem, może po Jane. Dobrze, tak więc Tarzan, czekamy na jego rolę w tym momencie. A ja przejdę do ciebie, Bomba, bo widzę, że siedzisz Bomba! Bardzo luzowany. Jestem! Szukałeś mnie? Nie chcę, żebyśmy się kopali po samochodach, więc pojawiłem się prywatnie tutaj. Hej, ale uważaj, bo nie masz łóżka, proszę bardzo. Brawo! Czekaj. Sam osobiście ci przekażę go, bo słyszałem, że macie sprawy do wyjaśnienia, więc proszę cię bardzo. Dobrze, Tarzan. Dzięki wielkie za sam dobry początek. No i widzę, że źle skończył Amadeusz w Ferrari. Strasznie chciałem, żeby Ferrari się tutaj pojawił. Przede wszystkim, Tarzan, czy ciebie nie boli to, że wasz konflikt tak naprawdę jest cieniem dla tego, co się dzieje między nimi? Kurwa, co to za koszulka? Szwagier Bomby. Wracając do pytania, Tarzan. Wiesz co, nie boli mnie to, wiesz? Ja zaznaczam tu swoją pozycję, że jestem tutaj... Przepraszam, ci przerwę, Tarzan, tak na szybko. W sensie, tam rzeczywiście coś było za tym, że to słowo jest, czy po prostu tak... Ale co, że ktoś... O szwagrze. Nie, to jest tak po prostu bez hard feelings, no po prostu taki napis. Okay, okay. Więc wracając do pytania, nie jestem jakiś tutaj, wiesz, zły na to, że jest jakiś konflikt. Panowie sobie to wyjaśnią po naszej walce i tyle, no. No tak, tylko z drugiej strony ludzie nie patrzą tak bardzo na ciebie jako przeciwnika Bomby, tylko każdy już czeka na to, aż się albo tu pojawi Ferrari, albo aż zadzwoni, albo aż oni się przetną, zobaczyć, co się dzieje między nimi. Będą patrzeć w sobotę, jak mu pierdol spuszczę. Obiecanki, cudzanki, jak głupie śnieg. No właśnie, Bomba, czy dla ciebie to nie jest taki Bomba, moment, trąba, w którym ty jednak bardziej przejmujesz się tym, co się dzieje z Ferrari, bo chodzą różne słuchy po mieście, co się dzieje między wami, niż tym, że masz walkę już za kilka dni? Tak wiesz, nie, no Tarzan zszedł trochę na boczny plan, nie, ale myślę, że ten boczny plan i tak wypali. Okej, ale to nie dekoncentruje cię w jakiś sposób, że wiesz, jednak walczysz z gościem dużo cięższym od ciebie? No dekoncentruje na pewno, nie, no bo trochę głowę mam zajętą jakimiś pierdołami, aczkolwiek no, nie pierwszy i nie ostatni raz mam głowę zajętą i będę się bił, więc myślę, że poradzę sobie jakoś. Skoro już zaczęliśmy temat Ferrariego poprzez tę maskę, chciałem cię dopytać dokładnie, jak to było, ponieważ wedle relacji tych, które mamy w internecie, kiedy ty chciałeś wejść do niego do hotelu, do pokoju, byłeś z kolegami i mówiłeś, że jest słaby, że nie wyszedł do ciebie, po czym później słyszałem twoją wypowiedź, że nie wyszedłeś, bo on też był z 10 innymi kolegami, więc jak to jest? Tak to jest, że kamery pokażą, że ja przyszedłem sam. I był ze mną, potem doszedł taki mały, chudy kierowca, który mnie woził. I to była strasznie, osoba. Kurwa, chudy. On tam siedzi, kurwa. Pokaż ten, się, chudy nie kierowco! Ten, nie ten, nie pokaż, ten. Pokaż, pokaż to nie się. Kierowca, to nie jest mój kierowca, tylko mój kolega. A wtedy był ze mną kierowca. I jest zresztą nagranie z hotelu, przecież widać, kto, gość uważa, nie wiem, 65 kilo, nie? I byłem ja, a nie wyszedłem... Ja, jak on przyjechał z kolegami, bo byłem na live'ie, a na live'ie nie wolno wychodzić i tyle. A nie interesowałoby mnie, to wyszedłbym i tak. I włodarze jeszcze potem prosili mnie, żeby mnie, tak, włodarze jeszcze mnie zatrzymali. No i to jedyne, co mnie zatrzymało. Czyli gdybyś ty wiedział o tym, to chcesz powiedzieć przy tych wszystkich ludziach, że sam byś wyszedł do tych 10 gości? Nie byłem sam. No okej, okay, ale wyszedłbyś? Tak, wyszlibyśmy. Bo relacje, które wy wrzucacie w internet są na tyle... zgryźliwe, że w końcu nie wiadomo, co tam się dzieje, który z was w ogóle chce się bić, bo wychodzi na to, że obaj chcecie. Sprawdzić kamery, nie? No, wiesz, no, ale nie mamy możliwości sprawdzić kamery, dlatego pytam ciebie. Ja czyli... myślę, że będzie możliwość sprawdzić, jak pojadę do hotelu. Okej, czyli koniec końców ty stajesz na tym, żeby kiedyś doszło do tej konfrontacji. Koniec końców, tak, ja byłem, przyszedłem sam, zapukałem do drzwi i wtedy jeszcze był ze mną taki mały, chudy kierowca. I potem pojechałem stamtąd do domu i został kolega jeden, który potem tam sobie też pukał do drzwi i on był sam, jeden. I na niego została, na tego jednego człowieka wezwana policja też. I tyle, no. Nie było tam grupy ludzi. Był jeden.
Nie? Tarzan, wierzysz w to wszystko, czy ty w ogóle nie słuchasz tych rzeczy? A ja w ogóle nie słucham tych, kurwa, farmazonów. O, farmazon to jest mocne słowo. Możesz nie, to przepraszam, zwracam. Nie słucham tego po prostu, bo to nie jest moja sprawa. Ja w tym konflikcie nie jestem. Ja przyszedłem się tu bić, chcę się ponapierdalać z nimi tyle. No. Już się zaczęło dziękuję. Dymić, to od razu, kurczę, przeprosił i tam się dymy wstrzymały. Nie, ale rzeczywiście myślę, że jakby to jest ten tor poboczny i należy się skupić tutaj na walce między oba panami. Jasne, że tak, natomiast mamy drugi konflikt. Ja też konflikt, tak uważam. Który się już troszkę... tak, za tym robić trzeba, kurwa, mordę Ferrariego podrzeć, nie? Gruby dym. Ale nie udało ci się podrzeć. Nie, ale ja wam powiem, kurwa, za takie akcje ty... zaczynam lubić tego małpoludę. Ale bomba, nie? Ja mam drugą, ja mam specjalnie dla ciebie drugą twarz zrobiłem, bo wiem, że przyjechałeś Ferrarką, więc przewieziesz swojego kolegę dzisiaj po konferencji. Mam drugą twarz dla ciebie, więc... Ja później coś innego zrobię na Ferrarkę. Zapraszam was do oglądania. Tarzan na żywo chodzi w damskich ciuchach. No i co? Nie twoja sprawa, w czym chodzę, kurwa. Bomba, Tarzan już kilka razy miał przyjemność walczyć we Freak Fightach. Ile z tych walk widziałeś? Kurwa, dalej drugą rundę drugiej walki. Jeszcze raz? Dalej drugą rundę drugiej walki. I jak? Jakie ty wnioski z tego wyciągasz? No kurde, za dużo wniosków tam nie ma do wyciągania, nie? Musisz mówić trochę bardziej do mikrofonu, bo nie tylko ja za cię nie... Za dużo wniosków tam nie ma do wyciągania, bo nie za dużo oglądałem, ale jeszcze do walki obejrzę tą pierwszą walkę i, pierwszą rundę drugiej walki. Okej, okay. Czy uważasz, że samymi warunkami fizycznymi da się zwyciężyć pojedynek? No jakby tak było, to słoń, a nie lew byłby królem dżungli. No ale w twoim... Ciekawy cytat taki, no, to jest takie naprawdę w punkt. Pozdra, Bartek. Natomiast Tarzan, czy tobie udało się zdobyć jakiekolwiek informacje o bombie, oprócz tego, że potrafi blokować nawet ciosy młotkami? Głową? Wiesz, tak wydaje mi się, że jakby miał faktycznie konfrontację z prawdziwymi młotkami, no to by tutaj nie siedział, tak? Mierzmy siły na zamiary, choć że nie ujmuję mu, może taka sytuacja miała miejsce. Wiesz co, ja... jakieś tam informacje do mnie doszły, że biegał gdzieś tam po lasach i się bił. Okej, okay, nie ujmuję mu tego, ale pamiętajmy, że wychodzimy do 13 tysięcy osób, chyba bodajże. Klatka zamyka się i to zweryfikuje, to nie jest bójka na ulicy, gdzie lecisz, zamykasz oczy i walisz, kurwa, cepaliadę, nie? Więc no, zobaczymy, jak wypadnie, nie? Bomba, o co chodziło z tymi młotkami? Tak raz, a porządnie, bo za każdym razem, jak o tym opowiadasz, mówisz bardzo wymijająco, a jednak jesteś przed ogromnym tłumem ludzi, mnóstwo osób ogląda to w internecie i myślę, że ludzie by się chcieli dowiedzieć, szczególnie przez to, że zwaliłeś to wszystko na Tarzana. O co chodzi z tymi młotkami, bo ja właśnie nie wiem. No opowiedz jeszcze raz. Nie wiem, co tutaj opowiadać. Po walce pokażę jakieś zdjęcia. Na Instastory Bomba wrzucił wideo, gdzie pokazywał nogi poobijane od młotków i mówił, że dostał właśnie sprzętem od kolegów Tarzana, a to jest dość poważne. Zarzut to. A my jesteśmy w sądzie, że to jest zarzut? Zarzut będzie wtedy poważny, jak nie będą gumowe. Jak są gumowe, to jest inny z tego, co się orientuję. Ale ja słyszałem, że z gumowych też boli. Czy bolić, to boli, ale jest zarzut inny. Nie, metalowe były na pewno. No, ale Tarzan mówi, że miał być dużo większe ślady, gdyby to były prawdziwe młotki, tak więc jak było naprawdę? A kto widział moje ślady? Pokazywałeś je na Instastory. No, tak. I tam było coś widać, nie? Po prostu ludzie coraz bardziej podejrzewają, że wiele z tych słów nie jest prawdą. I chciałem, żebyś mógł to obronić i powiedzieć tak, jak było naprawdę. Naprawdę tak, jak było, to pokażę po walce, co by nie pokazywać, gdzie byłem uszkodzony. Okej, okay, ale dobra, możesz... Przepraszam cię, czy te kontuzje w jakiś sposób, czy to, co się stało w twojej nogi, w jakiś sposób będzie na twojej walce odgrywało rolę? W sensie, czy jakoś, nie wiem, przeszkadza ci to w przygotowaniach, czy... No nie no, zepsuło mi to trochę przygotowania, aczkolwiek już jest dobrze. Ale dalej utrzymujesz, że to była ekipa Tarzana? No przecież nie moja, nie? No, domyślam się, że możesz mieć różnych wrogów i nie tylko powiązanych z Tarzanem. Ale myślę, że mnie ludzie nie lubią, przecież jestem taki słodki. Tarzan, to w końcu była twoja ekipa, czy nie? Ja... Czy ty myślisz, że ja bym, kurwa... Tarzan najbardziej mnie lubi. Ja powiem szczerze, nawet jakby nie była moja, a robotę zrobili dobrze, to bym powiedział, że moja. Ta, moja ekipa, gruba ekipa. No ale właśnie robota nie była do końca dobrze zrobiona. Bo takich prosiłem.
Po prostu nie mieli twój talent. Dałem tylko zaliczkę. Do 10 spacer resztę po walce. Czekamy na rozwiązanie afery młotkowej w takim razie. Ja myślę, że rozwiążemy ją we dwójkę po walce. A to była groźba teraz, czy co? Wyjaśnimy, o. Wyjaśnimy, na pewno. Wyjaśnimy, no, dokładnie. A ludzie czekają, aż teraz to wyjaśnicie. No niech czekają na wyjaśnienie. No mamy jeszcze ten face to face przed nami chyba, o ile się nie mylę dzisiaj, więc... Bez młotków na szczęście, ale afera na pewno będzie ciągnięta dalej. Ale na ważeniu też będę coś miał fajnego do pokazania, więc tam też będzie ciekawe. Będziemy czekać. Kolar, miałeś okazję. Bomba, coś chciałeś przekazać, tylko że Alan miał wtedy głos. Opowiadaj. A mówiłem, że mogę tobie w sumie pokazać z tyłu na telefonie tam, co mi się wydarzyło i tyle, żebyś nie mówił. Mówisz tego... o młotkach, tak? Tak. Pokaż. Ale to normalnie już mów, jak już tak tu jesteśmy, to kurde, Kaniowski ma wiedzieć, a reszta ludzi ma nie wiedzieć, no to normalnie wiesz. Wrzućmy na telebim! O, nie. Dobra, w sumie, a zresztą, bez sensu, nic mi nie było, nic mi nie było. Normalnie, mów mordo. Nikogo tu nie ma, spokojnie, opowiadaj. Jezu, spokojnie. Mów. Może kawkę... Opowiadać nie mam co, no, przecież tu już opowiedziałem, no co... Zostały mi uszkodzone trochę nogi, no i tyle, nie? No ale jak nie wierzy Tarzan, to mówię, mogę pokazać tobie, które dokładnie miejsca. Dobra, przejdźmy do następnego tematu. Mnie też troszeczkę zaskoczyło to, że ty tak gwałtownie zareagowałeś na to, że Zusi zaczęła się spotykać z Ferrari. Bo jednak z tego, co przynajmniej wiemy my tutaj, rozstaliście się jakiś czas temu. I czy to jest tak, że teraz każdy jej kolejny chłopak będzie przez ciebie ganiany? Czy na czym to polega? Bo ja nie rozumiem genezy tego konfliktu. Ja, broń Boże, ani trochę nie zareagowałem gwałtownie. Nie przyjechałem tam na własną prośbę i z własnego pomysłu. Więc nie zareagowałem ani trochę gwałtownie w mojej ocenie. Skąd się tam znalazłem? No przecież nie wyssałem sobie tego z miejsca, z palca, tak? Ani wszystkich danych, gdzie, kiedy, jak przyjechać. No przecież to jest iście niemożliwe. Niemniej jednak, skąd się stało to wszystko, że ty nagle masz aż taką kosę z nim? Co takiego cię popchnęło? Większą kosę mam za to, że dotknął mojego auta swoją kurwa małą stopą. Za to mam kosę z nim. No tak, ale już przed tym coś się działo między wami, między innymi ten hotel. No hotel, tak jak powiedziałem, przyjechałem tam, no nie na własną prośbę. Stało się, co tam się stało, nie otworzył drzwi, no i sobie pojechałem. A potem dotknął mojego samochodu swoją małą stopą. Ja mam wrażenie, że jesteś tak tajemniczą księgą i przez to, że z ciebie się nie da nic wydobyć, to powoduje... Nie, już powiedziałem teraz wszystko. No nie wiem, coś zrozumiałeś z tego, Malik? Nie, właśnie też tak za bardzo, może odleciałem, w sensie... Ludzie wiedzą, że ja często mam odklejki, więc to może ten przypadek no, też. No to akurat nie, tu Malik nie jest dobrym argumentem. Tarzan, twoja waga. W jaki sposób wykorzystać to przeciwko bombie? Moja waga. A ile ja ważę? Poczekaj. To właśnie ty nam powiedz. No właśnie, bo my mieliśmy się bić do 100 kilogramów. Nie. Ja mam tak w umowie. Nie, masz żadne 100 kilogramów w umowie. Rozmawiałem z kimś tutaj. Nie wkręcisz mi farmazonu. Ja ci nie wkręcam farmazonu. Ja mam w umowie, że biję się z osobą... Przepraszam, czy możemy... W mojej przybliżonej wadze. Sprawdzić umowę bomby, czy ma walkę ze mną do 100 kilogramów? Proszę. Jest taka szansa, żeby to sprawdzić, bo już mnie to irytuje. Natomiast... A ja mam informację. Ja wiesz, tak jak mówiłem na rundkach, ja mogę się bić w open, ale bijmy się z łokciami. Ale jak to jest z tą wagą? Przecież właściwie wszystko powyżej 95 kilo już jest ciężkie, więc... No ale siła... tutaj te wagi są ustalane trochę inaczej, nie? Na tych freak fightach, nie? Więc no, taki... Ja dostałem informację na słuchawce, że jeżeli zdążą dostać waszą umowę, to przekażę informację ogólnie. Dobra, super. Ile teraz Tarzan ważysz? 105? No to zbijesz to do 100. Bomba ile? 85. No to co, do setki nie zajdziesz? No ja mogę się tak bić, tylko dawajcie z łokciami. To ludzie chyba będą chcieli bić się z łokciami. Jeżeli będziesz miał faktycznie w umowie, że jest taki zapis, że... Nie, no ja mówię tak jak mam w umowie. No ja w umowie mam podpisaną umowę, że... Cześć, ja mogę się z tobą napierdalać młotkami nawet, jak chcesz. Mi to wisi, kurwa. Mi to wisi, naprawdę. Chcesz łokcie, to będą łokcie, kurwa. Chuj open, robimy i łokcie. Będzie krwawo. Tarzan, co ty na to?
A ja na to jak na lat... Zależy ile hajsu dostanę. Gody. Jak dostanę premię, to mogę się bić nawet młotkami. Ale nie, to jest jakaś kwestia honorowa dla ciebie, że ty się na te młotki nie chcesz zgodzić? Wiesz co, młotki, łokcie, kurwa. Tak, młotki. Na te łokcie, że nie chcesz się zgodzić? Wiesz co, ja nie wiem, ja nigdy się nie biłem łokciami, ale... Ja też. Wiesz, jakby... Ja nigdy się nie byłem w MMA, tylko w kickboxingu i w K1. No dobrze, no zobaczymy. Pogadamy o tym, jak skończymy konferencję. No ja myślę, parę razy tylko, więc mniej niż te. Ja myślę, że teraz spróbujmy to dogadać, bo jednak to jest znacząca kwestia. Ja też uważam, że... No może zdecydują ludzie. Mają decydować ludzie? Ale co, to ludzie mają decydować niech łokciami? Niech będą częścią i niech lud się wypowie, jak to się... Niech lud się dla wypowie. Nich to robimy cały Tarzan, cyrk, zgodzisz się z opinią publiczną? Cały cyrk robimy dla ludzi. Chcecie więc... łokci? Tak więc chujak pytamy to na czacie, ale jeszcze raz. Nawet ja nie musiałem pytać. Nie, tutaj nic nie było. Kocham takiego, was. Nie? To może nic jeszcze raz. Było. Publika, jeżeli chcecie, żeby ta walka kocham była w kategorii open, ale z łokciami, zróbcie hałas! I na czacie, tak lub nie, czekaj, piszcie. Ja zobaczę na czacie jeszcze, wiesz? Dobra, Malik sprawdza, czyli Tarzan, to było wystarczające dla ciebie, czy jednak nie? No tak, czy Ferrari ma krzyknąć coś? Tak. Jakby to Ferrari krzyknął, to może... Władca, pindoli! Dobra, mój trener... Bijecie się z łokciami! Mój trener napisał żadnych łokci. Wychodź? Tutaj widzę, no, prawie same tak, jest kilka. Mój trener właśnie napisał żadnych łokci. No właściwie tutaj w komentarzach zobacz sobie. Kurwa, a mama do mnie napisała, Paweł tylko z łokciami. No trudno. Panowie, zostało nam jeszcze tylko chwila tego panelu, więc myślę, że skoro już macie jakiś wreszcie wspólny mianownik, który was poróżni, to zrobimy pierwszego face to face'a. Publika, chcecie face to face? Zapraszam. Jedziemy jednego i drugiego. Tak, Tarzan oraz Bomba. Tutaj, do środka. To chyba nie będzie tych łokci jednak w takim przypadku. Czy ochrona, widzę, jest taka soczysta, nakarmiona dobrze. Kurde, dzisiaj z taką ochroną to za dym nie będzie. Panowie, bez spiny teraz, chodźcie jeszcze raz, spójrzcie sobie w oczy i przegadamy to z bliska. Co z tymi łokciami? To co? Publika chciała? Wchodzi się z tymi łokciami, czy nie, Tarza? Daj. Wielki hałas, publika, za ten face to face!